No, zaczynaj. Witam, nazywam się Jacek Lebioda. Zostałem nominowany w Ice Bucket Challenge przez dyrektora Morisu, na którego terenie się znajdujemy, Ośrodek Sportów Wodnych w Łące. Postanowiłem podjąć wyzwanie, ale gdyby mi się tak nie udało, to na wszelki wypadek zrobiłem dwa przelewy. Jeden przelew na stowarzyszenie opiekujące się chorymi na stwardnienie rozsiane boczne i drugi przelew na hospicjum Ojca Pio w Pszczynie, które to stowarzyszenie w tej chwili, jeśli chodzi o organizacje charytatywne, moim zdaniem ma największe wyzwanie w Pszczynie, bo stoi przed budową nowego budynku, nowej siedziby, właśnie się robi projekt. W związku z tym, żeby również pomóc temu stowarzyszeniu, nominuję prezes tego stowarzyszenia, panią Teresę Buczak, oraz dwóch najmłodszych radnych Rady Miasta Pszczyna, to jest pana Macieja Sztibra oraz Grzegorza Kuczery. Pozdrawiam was serdecznie i zobaczymy, czy mi się uda. Najpierw sprawdzimy, jaka jest woda. Nie od razu taką zbudowaną. No. Ciepło. Chyba tu dyrektor Zuber podgrzewa nam wodę. Lód przyniosłem. Koniec!